kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenką. A dzisiaj robię śniadanko, placuszki z blendera. Jest to bardzo szybkie śniadanko, przy tym jest bardzo zdrowe. Mamy tu płatki owsiane, mamy banana, mamy jagody, mamy biały serek. Ja tu używam twarożek, a są one bardzo pożywne, dużo energii. Pierwsze co zrobię, to wbiję dwa jajka. Jedno jajeczko, drugie. Dodam pół szklaneczki twarożku. To będzie pół. Dodam troszeczkę wanilii, żeby był ładny zapach. Można dodać dwie łyżeczki od herbaty, czy jedną, bo tego ciasta będzie niedużo. Teraz wkroję jednego banana. Jagody będę dawała na końcu po zblendowaniu, po zmiksowaniu już wszystkich składników, bo chodzi o to, żeby jagody były całe. Jeszcze przekroję teraz. Teraz to zrobię. Wezmę i zblenduję. Jak widać, wszystko już jest zblendowane dobrze. Teraz dodam szklaneczkę płatków owsianych i jeszcze raz zacznę miksować. Widzicie, jak to krótko trwało? Minutka. Chcę Wam pokazać, że wszystko już jest dobrze zblendowane. Jest taka półpłynna papka, jak ja to mówię. I teraz do tego dołożę jagody. Podejdę do patelni, włożyłam już łyżkę masła, troszeczkę oleju i będziemy smażyć. To już mi się rozpuściło, ale dam jeszcze łyżkę oleju. Ja tu używam olej z oliwy. Muszę chwileczkę poczekać, żeby się patelnia nagrzała i ten dwa tłuszcze się połączyły. I teraz co zrobię, to wsypię troszkę jagódek. One są tak duże, te jagody. Na razie nie będę sypała wszystkich, tylko zobaczę podczas smażenia, ile ich potrzebuję więcej. Mam nadzieję, że patelnia mi się już nagrzała. I teraz będę kładła łyżeczkę na takiego jednego naleśniczka z jagodami. Czy placuszka, nie naleśniczka. Dałam sporo tych jagódek. Myślę, że jeszcze będzie kilka na placuszków na drugą patelnię. Dołożymy tu jagódkę, bo tu jest coś jej mało. I będzie wypiekli teraz. Kręcimy je teraz na drugą stronę. Te mi się skleiły, ale my je oddzielimy. Jagódki ładnie widać. Placuszki są już gotowe, upiekły się, zaczniemy je wyjmować i będziemy próbować. Jak widzicie, placuszki są już gotowe, nie zajęło to długo. Wyszły z tego dwie porcje, a powiedziałabym nawet dwie i pół. To w zależności od tego, jakie mamy apetyty. Chcę tylko dodać, że one są bardzo charakterystyczne. A to nie są leciutkie jakieś naleśniczki czy placuszki, tak jak robi się na drożdżach. Mają bardzo specyficzny smak. Są, naprawdę mają
mają dużo, dużo dobrych rzeczy, takich jak banan, czy jagody, czy płatki owsiane, które są bardzo dla nas zdrowe i pożyteczne. Nie zapominajmy o jajkach. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, to proszę o paluszek w górę. I proszę, nie zapomnijcie zapisać się na mój kanał. Do zobaczenia wkrótce.